Minęło znów dni kilka, a Rastignac pędził życie niezmiernie lekkomyślne. Obiadował prawie zawsze z panią Donusiją, a później wszędzie jej towarzyszył. Powracał do siebie o trzeciej lub czwartej po północy, wstawał o południu, ubierał się, po czym jechał znów z delfiną, jeżeli pogoda sprzyjała. Marnował czas nieoględnie, nie znając jego wartości. A każdą lekcję zbytku, każdą jego ponętę przyjmował z takim upragnieniem, z jakim kielich palmy daktylowej pochłania pyłek zapładniający. Grał ryzykownie, przegrywał i wygrywał wiele, aż w końcu przyzwyczaił się do nieumiarkowanego życia młodzieży paryskiej. Z pierwszych wygranych pieniędzy odesłał 1500 franków matce i siostrom, dołączając do tego piękne podarunki dla wszystkich. Zapowiedział był wprawdzie, że opuści dom woke, lecz styczeń dobiegał już do końca, a Eugeniusz nie ruszył się jeszcze z dawnego mieszkania. I nie wiedział, jak się z niego wydostanie. Wszyscy prawie młodzieńcy podlegają jednemu prawu, które na pozór zdaje się niewytłumaczone. Ale przy bliższym zbadaniu objaśnia się młodością samą. I tym szałem, z jakim młodzież rzuca się ku przyjemnościom. Bogaty czy ubogi. Młodzieniec nie ma wcale pieniędzy na potrzeby codzienne. Ale na zachcianki nigdy mu ich nie zabraknie. Marnotrawi nieoględnie to, co może dostać na kredyt, ale oszczędza skwapliwie wszystkiego, co się kupuje za grosz gotowy. Rzekłbyś, że się mści za to, czego nie ma, rozpraszając to wszystko, czego dostać nie może. Chcąc jasno tę rzecz wyrazić, powiedzmy, że student troszczy się daleko więcej o zaoszczędzenie kapelusza niż o zachowanie całego odzienia w dobrym stanie. Wielkość zarobku usposabia naturalnie krawca do chętnego poczekania, gdy przeciwnie skromność sumy żądanej sprawia, że kapelusznik jest najbardziej nieprzystępnym ze wszystkich istot, z którymi student musi wchodzić w układy. Gdy w teatrze młodzieniec przyciąga lornetki pięknych pań Widokiem prześlicznej kamizelki To można przypuszczać, że nogi jego obchodzą się bez skarpetek Pończosznik bowiem należy też do molów Toczących sakiewkę młodzieży Rastyniak nie stanowił wyjątku Worek jego, zawsze próżny dla pani wokę, Zawsze pełny, gdy chodziło o zadowolenie wymagań próżności Doświadczał przeciwności i powodzeń nieprzewidzianych, które rozmijały się zawsze z terminem wypłaty. Chcąc opuścić smrodliwą i nędzną gospodę, w której czuł się ciągle upokorzonym, musiałby zapłacić gospodyni za cały miesiąc i kupić meble do swych apartamentów kawalerskich. A to było dotąd rzeczą niemożliwą. Gdy nie było czym gry rozpocząć, Rastyniak zabierał zegarki i łańcuchy złote, które ponabywał przedtem za pieniądze wygrane w karty i umiał zanieść je do Lombardu, do tego smutnego i dyskretnego przyjaciela młodzieży. Lecz brakło mu pomysłu i odwagi, gdy potrzebował pieniędzy na stół i mieszkanie, lub na kupno narzędzi, bez których nie można się było obejść przy eksploatowaniu życia wykwintnego. Bezsilnym był wobec konieczności powszedniej wobec długów, które zaciągał dla zaspokojenia potrzeb najpierwszych. Postępował jak większa część ludzi, którzy wiodą takie nierozsądne życie. Odwlekał do ostatniej chwili zaspokojenie należności, które w oczach mieszczan uchodzą za dług święty. Czynił tak, jak Mirabu, który niezwykły był płacić za chleb, aż dopóki tenże nie przedstawił mu się pod groźną postacią wekslu. Około tego czasu Rastyniak przegrał dużo, i musiał się zadłużyć. Zaczynał pojmować, że niepodobna było żyć dłużej w ten sposób, nie mając stałych dochodów. Jęczał pod dotkliwymi ciosami chwiejnego położenia, lecz nie miał siły wyrzec się rozkoszy takiego życia. I pragnął wieść je nadal za jaką bądź cenę. Traf pomyślny, co miał dopomóc mu do zrobienia majątku, stał się prostą mrzonką, a przeszkody rzeczywiste wzrastały z dniem każdym. Patrząc z bliska na życie domowe pana i pani Dunusiejean, przekonał się, że kto chce zmienić miłość w narzędzie powodzenia, ten musi napić się rozmaitych upokorzeń i zaprzeć się szlachetnych idei, które odkupują błędy miłości. Eugeniusz poślubił to życie. Świetne na zewnątrz, lecz toczone wewnętrznie przez wszystkie tanie zgryzoty, przeplatane uciechami ulotnymi, za które trzeba drogo płacić ciągłą troską i niepokojem. Upodobał je i tarzał się w nim jak roztrzepaniec Labrujera w brudzie rynsztoka, lecz dotychczas jak roztrzepaniec odzienie tylko powalał. Czy nie zabiliśmy tylko mandaryna? zapytał go raz biążą, wstając od stołu. Nie umarł dotychczas, ale już harczy, odparł Eugeniusz. Student medycyny wziął te słowa za żart, ale Eugeniusz nie myślał żartować. Po długiej przerwie Jadł dziś znowu w gospodzie, ale w czasie obiadu dziwnie jakoś był zamyślony. Po deserze nie wyszedł jak zwykle, lecz pozostał w sali jadalnej obok panny Tailfe, na którą rzucał od czasu do czasu wyraziste spojrzenia. Niektórzy goście jedli jeszcze orzechy przy stole, inni przechadzali się kończąc rozpoczętą rozmowę. Według przyjętego zwyczaju, każdy odchodził kiedy mu się podobało przeciągając pobyt w miarę zajęcia, jakie obudzał przedmiot rozmowy albo stosownie do stopnia ociężałości, jakiej doznawał przy trawieniu. W zimie rzadko się zdarzało, żeby sala jadalna została opróżniona przed ósmą, ale w późniejszych godzinach zostawały zwykle tylko cztery kobiety, wynagradzając sobie przymusowe milczenie, które musiały zachować w tym zgromadzeniu męskim. Wotręs spostrzegł zamyślenie Eugeniusza i pozostał w sali jadalnej. Choć na razie udawał, że zabiera się do prędkiego wyjścia. Unikał później wzroku Eugeniusza, który musiał sądzić, że go nie ma w sali. Widział, jak wszyscy mieszkańcy gospody rozchodzili się z wolna do swych mieszkań, lecz sam pozostał skrycie na swym stanowisku. Wyczytał, co się działo w duszy studenta i przeczuwał, że musi już nastąpić jakiś objaw stanowczy. Rastyniak ujrzał się rzeczywiście w trudnym położeniu, w jakim znajdował się pewnie nie jeden młody człowiek. Pani de Nussijon, zakochana, a może zalotna tylko, dała mu poznać wszystkie wzruszenia namiętności prawdziwej, posiłkując się dyplomacją niewieścią, w której paryżanki zwykły celować. Naraziła się na obmowę, byle tylko zatrzymać przy sobie kuzyna pani dubuzon, a teraz wahała się, czy należało nadać mu rzeczywiście takie prawa, jakie mu powszechnie przypisywano. Drażniąc przez cały miesiąc zmysły Eugeniusza, potrafiła w końcu poruszyć jego serce. W pierwszych dniach zdawało się studentowi, że on będzie rozkazywał. Lecz wkrótce pani Dunusijon otrzymała przewagę za pomocą tej taktyki, która obudziła w sercu Eugeniusza wszystkie złe i dobre uczucia dwóch lub trzech ludzi, które śpią w piersi młodego Paryżanina. Czy to było wyrachowanie ze strony delfiny? Nie. Kobiety zawsze są prawdziwe nawet wtedy, gdy postępują najfałszywiej, bo zawsze ulegają jakiemuś uczuciu przyrodzonemu. Być może, że Delfina, która poddała się na razie Eugeniuszowi i pokazała mu zbyt wielką przychylność, ulegała teraz uczuciu godności, które kazało jej cofnąć swe obietnice lub zawiesić je przynajmniej. Paryżanka, którą namiętność unosi, zwykła się wahać w chwili upadku zwykła wystawiać na próby serce tego, komu ma oddać przyszłość całą. Za pierwszym razem pani Dunusijon zawiodła się we wszystkich nadziejach, a wierność jej dla młodego samoluba została nieuznana. Miała więc prawo być teraz nieufna. Może też raziło ją postępowanie Eugeniusza, który stał się zarozumiały dzięki łatwemu powodzeniu i zdradzał pewne lekceważenie, Wynikające z dziwnych stosunków, jakie się między nimi zawiązały. Chciała zapewne wydać się wspaniała, imponująca i wielka w oczach młodego człowieka. Ona, co tak długo była mała wobec tego, który ją opuścił. Nie chciała uchodzić za łatwą zdobycz w przekonaniu Eugeniusza. A to właśnie dlatego, że on wiedział, iż przedtem należała do Dumarseja. Wreszcie miłość owego młodzieńca zepsutego, który był istnym potworem, miała w sobie coś tak poniżającego, że delfina z rozkoszą zagłębiła się teraz w kwiecistą krainę prawdziwej miłości. Przyglądała się z zachwytem widokom nieznanym, wsłuchiwała się długo w szmer wietrzyka, który pieścił ją swym nieskalanym powiewem. Prawdziwa miłość wynagradzała zakłamaną. Będzie się to niestety powtarzało zbyt często dopóki mężczyźni nie pojmą, jak wiele kwiatów łamie się w duszy młodej kobiety pod ciosami pierwszego zawodu. Mniejsza wreszcie o pobudki. Dosyć, że Delfina igrała sobie z rasiniakiem i znajdowała w tym przyjemność. Może dlatego, że czuła się kochana i wiedziała, iż wszystkie zgryzoty Eugeniusza pierzchną, gdy ona tego najmiłościwiej zachcieć raczy. Eugeniusz zaś nie chciał, przez szacunek dla siebie samego, żeby pierwsza walka zakończyła się jego porażką i postanowił wytrwać w pogoni jak myśliwy, który chce koniecznie zastrzelić kuropatwę na pierwszej uroczystości świętego Huberta. Ciągły niepokój, niezadowolenie miłości własnej, napady rozpaczy zmyślonej lub prawdziwej, wszystko to przywiązywało go coraz bardziej do delfiny. Cały Paryż dawał mu panią Dunussiżą, a on nie zbliżył się do niej ani na jotę więcej, jak w pierwszym dniu znajomości. Wpadał w bezsilną wściekłość, bo nie wiedział jeszcze, że kokieteria kobiety zapewnia czasami korzyści, które więcej są warte od całej przyjemności, jaką mogłaby dać jej miłość. Epoka, w której kobieta walczy jeszcze z miłością, przyniosła już Rastyniakowi plon najpierwszych swych owoców. Miały one smak wyborny choć były jeszcze zielone i nieco kwaskowate, tylko trzeba było płacić za nie niezmiernie drogo. Zdarzało się niekiedy, że student nie miał grosza przy duszy i nie widział przed sobą żadnej przyszłości. Wtedy starał się stłumić głos sumienia i myślał o ponentnej drodze do fortuny, którą Wotrę ukazał mu w małżeństwie z panną Tailfe. Owóż i teraz była to jedna z takich chwil, w których nędza przemawiała do niego tak natrętnie, że prawie mimowolnie dał się wplątać w intrygę straszliwego Sfinksa, którego wzrok trzymał go nieraz pod czarodziejskim zaklęciem. Po odejściu Puareta i panny Miszonu, którzy zabawili najdłużej w sali jadalnej, Rastyniak mniemał, że jest sam tylko z panią Wokę i z panią couture i spojrzał na pannę Tailfe, tak wyraziście, że dziewczę oczy spuściło. Czy masz pan jakie zmartwienie, panie Eugeniuszu? zapytała Wiktoryna po chwilowym milczeniu. Któż nie ma zmartwień? odparł Eugeniusz. My młodzi nie mielibyśmy może trosk żadnych, gdybyśmy wiedzieli, że jest ktoś, co nas kocha szczerze i poświęceniem swoim może zapłacić nam za wszystkie ofiary, któreśmy zawsze ponieść gotowi. Za całą odpowiedź panna Tailfe rzuciła mu wejrzenie, które nie było wcale dwuznaczne. Dziś pani jesteś pewna swego serca. Ale czy możesz ręczyć, że się ono nigdy nie zmieni? Na ustach młodej dziewczyny zaigrał uśmiech, który niby promień wytryskający z duszy oblał twarz jej takim blaskiem, że się Eugeniusz przestraszył gwałtownego wybuchu uczucia. Jak to? A gdybyś pani miała być jutro bogata i szczęśliwa? Gdyby majątek olbrzymi spadł ci z nieba czyż pomimo to nie przestałabyś kochać biednego młodzieńca który ci się podobał w dniach niedoli skłoniła wdzięcznie głową nawet gdyby młodzieniec ten był bardzo nieszczęśliwy nowe skinienie co to znów zabrednie zapytała pani wokę proszę nam nie przerywać rzekł eugeniusz my się porozumiewamy Chyba kawaler Eugeniusz Dorastyniak zamierza wejść w związki małżeńskie z panną Wiktoryną Tailfe? Ozwał się gruby głos Wotrena, który ukazał się niespodzianie we drzwiach sali jadalnej. Ach, jakżeś mnie pan przestraszył! Zawołały jednocześnie pani Couture i pani Wauquet. Mógłbym zrobić gorszy wybór, zaśmiał się Eugeniusz, który nigdy jeszcze nie doznał tak silnego wzruszenia, jak teraz na głos Wotrena. Dosyć tych niestosownych żartów, panowie, zawołała pani Kutiur. Pójdźmy stąd, drogie dzieci. Pani Woke poszła za swymi lokatorkami, żeby przepędzić u nich wieczór i zaoszczędzić sobie kawałek świecy i trochę paliwa. Eugeniusz został sam na sam z wotrenem. Wiedziałem dobrze, że pan dojdziesz do tego, rzekł wotrę z zimną krwią. Ale słuchaj pan. Ja umiem też być delikatnym. Nic pan teraz nie postanawiaj, bo w tej chwili nie jesteś w normalnym usposobieniu. Pan masz długi. Chciałbym, żeby nie namiętność, nie rozpacz, lecz zimny rozum przywiódł pana do mnie. Może potrzebujesz kilku tysięcy dukatów. Proszę. Weźmiesz pan? Tu szatan sięgnął do kieszeni i wyjąwszy z pugilaresu trzy bilety bankowe rozpostarł je przed oczyma studenta. Eugeniusz był w najokropniejszym położeniu. Przegrał markizowi Dadżuda i hrabiemu de sto luidorów na słowo. Nie miał pieniędzy i nie śmiał iść wieczorem do pani Duresto, która zaprosiła go na jeden z tych skromnych wieczorków, na których pije się herbatę z ciastkami i przegrywa się po sześć tysięcy franków w wista. Mój panie, rzekł Eugeniusz, Powstrzymując z trudnością drżenie konwulsyjne, chciej pan zrozumieć, że po tym, coś mi powierzył, ja nie mogę zaciągnąć żadnych zobowiązań względem pana. A tak. Przykro by mi było, gdybyś pan mówił inaczej, zawołał kusiciel. Piękny z pana młodzieniec, delikatny, dumny jak lew, a łagodny jak dziewczątko. Diabeł miałby piękną zdobycz z pana. Podoba mi się bardzo taki gatunek młodzieży. Jeszcze dwie lub trzy chwile głębokiego zastanowienia, a ujrzysz pan świat takim, jakim jest rzeczywiście. Przekonasz się, że człowiek wyższy dogadza wszystkim swym zachciankom, a niekiedy tylko odgrywa sceny cnoty ku wielkiemu zadowoleniu głupców, którzy mu się przyglądają z parteru. Nie za długo będziesz pan do nas należał. Ach, mógłbyś wszystko osiągnąć przy mojej pomocy Nie miałbyś jednego pragnienia, które by nie zostało zaraz spełnione Mógłbyś żądać wszystkiego Dostojeństw, majątku, kobiet Cała cywilizacja zmieniłaby się dla pana w ambrozję Byłbyś naszym pieszczoszkiem, naszym Benjaminem Za którego pozwolilibyśmy się wytępić wszyscy Spłaszczylibyśmy wszystko, co by ci stawało na zawadzie Chyba masz mnie, pan załotra Jeżeli po tym wszystkim nie możesz się jeszcze pozbyć Swych skrupułów Ale wiedz pan, że Dut Juren był to człowiek Takiej uczciwości, jaką pan posiadasz jeszcze W swoim przekonaniu A jednak obrabiał on pewne sprawki z łotrami I nie widział w tym nic uwłaczającego dla siebie Cóż nie chcesz mi pan nic zawdzięczać? Niech i tak będzie. Począł znów wotrę z uśmiechem. Weź pan te papierki i napisz na tym, mówił, dostając z pugilaresu papier stemplowy. O tu, w poprzek. Przyjęto za sumę 3500 franków, wypłacalną za rok. A teraz postaw pan datę. Procent jest dość wielki, żeby uwolnić pana od wszelkich skrupułów. Możesz nazwać mnie Żydem i nie czuć się obowiązanym do żadnej wdzięczności. Dziś jeszcze wolno panu mną pogardzać, bom przekonany, że jutro kochać mnie będziesz. Znajdziesz we mnie te odchłanie niezgłębione, te niezmierne uczucia spotęgowane, które głupcy nazywają występkami. Lecz nigdy nie ujrzysz mnie podłym i niewdzięcznym. Jednym słowem synku, nie jestem ja ani pionkiem, ani słoniem. Tylko wierzą. Któż pan jesteś? zawołał Eugeniusz. Stworzonyś chyba po to, by mnie dręczyć. Ależ nie. Jam dobry człowiek, bo chcę się sam zabłocić, byle pana raz na zawsze uchronić od błota. Pytasz pan siebie, skąd się wzięło takie poświęcenie? Dobrze. Powiem ci to kiedyś cichutko do ucha. Zdumiałeś się pan, gdym ci pokazał rozstrój ustroju społecznego i ruch machiny. Lecz pierwszy przestrach przeminie i pogodzisz się z myślą, że na ludzi trzeba patrzeć jak na żołnierzy, co postanowili polec w służbie tych, którzy sami namaszczają się na królów. Czasy zmieniły się bardzo. Dawniej mówiono do śmiałka, oto sto dukatów. Zabij mi takiego to jego mościa. I zasiadano najspokojniej do wieczerzy, kazawszy sprzątnąć człowieka za jedno tak lub jedno nie. Dziś ja ofiarowuję Panu piękną fortunę za jedno skinienie głowy, które pana w niczym nie naraża, a Pan się wahasz. Taki to już wiek zniewieściały. Eugeniusz podpisał weksel i zamienił go na bilety bankowe. Słuchaj no Pan. Pomówmy rozsądnie. Zaczął wotrę znowu. Chcę pojechać za kilka miesięcy do Ameryki i zająć się uprawą tytoniu. Będę przysyłał panu cygara w dowód przyjaźni. Jeżeli zdołam się wzbogacić, to będę ci pomagał, a jeżeli pozostanę bezdzietnym, co jest rzeczą możliwą, bo nie mam wielkiej ochoty odradzać się w ablegrach, no to zapiszę ci wszystko. Czy to się nazywa być przyjacielem? Ależ ja cię kocham, panie Eugeniuszu. Mam tę słabość, że lubię namiętnie poświęcać się dla innych i poświęcałem się już w swoim życiu. Widzisz, synku, sfera, w której ja żyję, jest wyższa niż sfera innych ludzi. Ja patrzę zawsze na cel, a czyny uważam za środki. A wiesz, czym jest dla mnie człowiek? Od czym? I klasnął paznokciem wielkiego palca Zasunąwszy go między zęby Człowiek jest wszystkim lub niczym Jest mniej niż niczym, gdy się nazywa Poiré Można go rozetrzeć jak pluskwę. Płaski jest i śmierdzi Ale człowiek podobny do Pana jest Bogiem To już nie machina powleczona skórą Lecz teatr, w którym poruszają się Najpiękniejsze uczucia ja żyję uczuciami. Uczucie. Czyż to nie świat cały w jednej myśli? Spójrz pan na ojca Gorio. Córki stały się dla niego wszechświatem nicią, którą kieruje się wśród całego stworzenia. Otóż dla mnie, com zbadał życie do gruntu, istnieje jedno tylko uczucie prawdziwe przyjaźń dwóch mężczyzn. Piotr i Jaffier to mój ideał. Umiem Wenisowi na pamięć. Czyś pan spotkał takiego chwata, co by wysłuchał przyjaciela, który mówi: pomóż mi zakopać trupa i poszedł z nim w milczeniu, nie nudząc go morałami? A jam to zrobił. Nie wyznałbym tego przed kim innym, lecz pan jesteś człowiek wyższy. Panu można wszystko powiedzieć, bo wszystko pojąć potrafisz. Nie będziesz długo brodził po tych bagniskach, w których mieszkają otaczające nas karzełki. No, rzecz skończona, pan się ożenisz. A teraz do ataku. Moja broń żelazna nigdy nie mięknie. <grym> Botrem wyszedł, żeby nie krępować studenta i nie doczekać się przeczącej odpowiedzi. Rzekłbyś, że wiedział o tym słabym oporze, o tej walce, którą ludzie toczą z sobą i za pomocą której usprawiedliwiają później swoje czynności naganne. Niech sobie robi co chce, a ja nie myślę żenić się z panną Tailfe. rzekł Eugeniusz do siebie. Na razie opanowała go wewnętrzna gorączka na myśl, że zawarł przymierze z człowiekiem, który w nim wstręt wzbudzał a jednocześnie rósł w jego oczach przez sam cynizm swych zasad i przez odwagę, z jaką deptał społeczność całą. Niebawem jednak ochłonął, ubrał się i zażądawszy fikara, pojechał do pani duresto. Od kilku dni hrabina okazywała szczególne względy młodzieńcowi, którego powodzenie w wyborowym kółku wielkiego świata zapowiadało, że wpływ jego stanie się kiedyś bardzo potężny. Eugeniusz oddał co był winien panom de Trai i d'Adjuda, a przepędziwszy część nocy przy Wiście, odzyskał wszystko, co stracił był poprzednio. Przesądny jak większa część ludzi, których przyszłość nie jest jeszcze zapewniona i z których każdy jest mniej więcej fatalistą, widział w swym szczęściu nagrodę nieba za to, że postanowił wytrwać na dobrej drodze. Następnego poranku pilno mu było zapytać, czy Wotrę ma jeszcze jego weksel. Odebrawszy odpowiedź twierdzącą, oddał mu trzy tysiące franków, zdradzając przy tym dość naturalne zadowolenie. Wszystko idzie dobrze, powiedział mu Wotrę. Lecz ja nie jestem Pańskim Wspólnikiem, rzekł Eugeniusz. Wiem, wiem, przerwał Wotrę. Dziecinisz się Pan jeszcze. Zatrzymują Cię na wstępie rzeczy małej wagi. W dwa dni później. Poiré i panna Michonu siedzieli wśród ustronnej alei ogrodu botanicznego na ławce oblanej promieniami słońca i prowadzili rozmowę z jego mościem, którego Bionchon nazwał słusznie podejrzaną figurą. — Nie pojmuję — mówił pan Gondiuru. — Skąd się biorą skrupuły, pani? — Jego ekscelencja minister policji generalnej państwa. — Ach! Jego ekscelencja minister policji generalnej państwa — powtórzył Poiré. Tak, jego ekscelencja zajmuje się tą sprawą rzekł Gondiuru. Komuż nie wyda się nieprawdopodobne, że Poiret, dawny urzędnik, człowiek pozbawiony zdolności myślenia, lecz zbrojny prawdopodobnie we wszystkie cnoty mieszczańskie, nie przestał słuchać mniemanego kapitalisty z ulicy Buffon? W chwili, gdy tenże wymówił słowo policja, ukazując spod maski poczciwca fizjonomię agenta z ulicy do Jeruzalem. A jednak to rzecz najnaturalniejsza w świecie. Wielu obserwatorów zrobiło spostrzeżenie, którego jeszcze nie rozpowszechniono, lecz które objaśni lepiej, jakie miejsce Poiré zajmował w wielkiej familii głupców. Jest pewien naród pierzasty. Zamknięty w budżecie między pierwszym stopniem szerokości północnej, pod którym leży niby Grenlandia Administracyjna, kraj honorariów wynoszących 1200 franków, a stopniem trzecim, pod którym zaczyna się strefa cieplejszych honorariów, wynoszących od 3 do 6 tysięcy, strefa umiarkowana, w której gratyfikacja przyjmuje się i kwitnie, pomimo trudności uprawy. Rysem charakterystycznym który zdradza najlepiej niedołęstwo i tempość umysłu tej rasy służalczej jest szacunek jakiś mimowolny, machinalny i instynktowy dlatego dalajlamy wszelkiej władzy, którego urzędnik zna tylko z nieczytelnego podpisu i nazywa jego ekscelencja ministrem te trzy słowa znaczą tyle co il bondo kani kalifa bagdackiego i wyobrażają w oczach tej rasy znędzniałej władzę uświęconą, nieodwołalną. Jak papież dla chrześcijan, tak minister w oczach urzędnika jest administracyjnie nieomylny. Świetność jego osoby odbija się na jego czynach i słowach oraz na słowach wymówionych w jego imieniu. Haft jego munduru okrywa wszystko i uprawnia każdy czyn spełniony z jego rozkazu. Tytuł Ekscelencja, świadczący o czystości jego zamiarów i świątobliwości jego chęci, służy za paszport najdzikszym ideom. Na samo wspomnienie Jego Ekscelencji, nieboracy owi podejmują się najskwapliwiej tego, czego nie zrobiliby we własnym interesie. Biura mają, jak armia, swoje bierne posłuszeństwo. Za pomocą tego systematu zagłusza się sumienie unicestwia człowieka i zmienia go w końcu w śrubę lub muterkę połączoną z machiną rządową. Pan Gondiuru, który musiał znać się na ludziach, pojął od razu, że Poiret jest jednym z takich głupców biurokratycznych. Potrzebował właśnie odsłonić swe baterie i wymówił czarodziejskie słowo jego ekscelencja, by za pomocą tego deux ex machina olśnić Poireta, który zdawał się stworzony dla panny Miszonu, tak jak panna Miszonu zdawała się stworzoną dla Puareta. Skoro tylko jego ekscelencja minister, skoro jego ekscelencja we własnej osobie. a to zupełnie co innego, rzekł Puaret. Słyszy pani, co mówi jej towarzysz? Pani zdaje się polegać na jego zdaniu, począł znów pseudokapitalista, zwracając się do panny Michonu. Otóż jego ekscelencja minister jest teraz najmocniej przekonany, że tak zwany wotrę, mieszkający w domu Woke, jest zbrodniarzem zbiegłym z galer tulońskich, gdzie go znano pod imieniem trompe la mort. A, trompe la mort rzekł Poiret. Musi być bardzo szczęśliwym, kiedy zasłużył na takie imię. A tak, odparł agent. Zawdzięcza on swe przezwisko dziwnemu szczęściu, które zasłaniało go przed śmiercią we wszystkich jego zuchwałych przedsięwzięciach, jest on niebezpieczny, trzeba państwu wiedzieć. Posiada przymioty, które czynią zeń niezwykłego człowieka. Nawet sam wyrok potępiający przyniósł mu w rodzinnych stronach honor niezmierny. Więc to jest człowiek honoru? Zapytał Poiret. Na swój sposób. Zgodził się on przyjąć na siebie fałszerstwo popełnione przez pewnego młodzieńca którego kochał niezmiernie był to prześliczny włoch trochę szuler który wstąpił później do wojska gdzie zresztą sprawował się bardzo chwalebnie jeżeli jego ekscelencja minister policji wie dobrze że pan wotrę jest owym trąpla mord to do czegoż może mnie potrzebować zagadnęła panna miszonu ach tak, rzekł Puar. Jeżeli Jego ekscelencja minister, jak oto mieliśmy honor słyszeć od pana, ma w rzeczy samej pewność jakąkolwiek. Nie ma tu mowy o pewności. Przypuszcza się tylko zrozumiecie państwo zaraz, o co idzie. Jakub Kolę, przezwany trąpla mort, posiada zaufanie trzech galer, które zrobiły go swym agentem i bankierem. Zyskuje on wiele na prowadzeniu takich spraw, do których potrzeba człowieka znacznego. -Ach, ach! Czy pani rozumie ten dwuznacznik? zapytał poëρέ. Pan gondiuru nazywa go człowiekiem znacznym, dlatego że go naznaczono. Mniemany wotrę, ciągnął agent dalej, przyjmuje kapitały panów galerników, umieszcza je, przechowuje i oddaje do rozporządzenia zbiegłym więźniom, rodzinom pozostałym po tych, którzy zrobili testament, lub kochankom galerników, którzy przekazali im weksle. Kochanką galerników? Chcesz pan powiedzieć, żonom! zauważył Poare. Nie, panie. Galernik miewa zwykle tylko nieprawe małżonki. Wszyscy więc oni żyją w związkach nieprawych? Oczywiście. Ależ, mówił Poare, to zgroza, której jego ekscelencja minister nie powinien by cierpieć. Pan ma szczęście widywać jego ekscelencję. Wypadałoby więc panu, którego zasady są o ile mogę wnosić bardzo filantropijne, zwrócić uwagę ministra na niemoralne prowadzenie się tych ludzi, którzy dają bardzo zły przykład całemu społeczeństwu. Ależ mój panie, rząd nie po to ich tam umieszcza, żeby służyli za wzór cnót. To prawda. Pozwól pan jednakże, ależ kochaneczku, nie przerywaj panu, rzekła panna Mishonu. Pojmuje pani, począł Gondiuru iż rządowi wiele na tym zależy, żeby odkryć tę kasę nieprawną, która ma być dobrze zaopatrzoną. Trąpla Mort obraca znacznym kapitałem. Przechowuje bowiem nie tylko pieniądze swych towarzyszy, lecz i fundusze należące do towarzystwa dziesięciu tysięcy. Dziesięciu tysięcy złodziei, zawołał Puaret przerażony. Nie. Do towarzystwa dziesięciu tysięcy i jednej spółki złodziei wyższego rzędu. Którzy działają na wielką skalę i podejmują się tylko takich spraw, w których można zyskać przynajmniej 10 tysięcy franków. W Skład tego towarzystwa wchodzą najbardziej dystyngowani ze wszystkich tych ich mościów, którzy idą wprost na ławę sądu kryminalnego. Znają oni kodeks i postępują tak przezornie, że wpadłszy nawet w ręce sprawiedliwości, nie mogą być nigdy na śmierć skazani. Kolę jest ich powiernikiem, ich doradcą. Dzięki olbrzymim środkom, człowiek ten stworzył całą policję na swe usługi i ponawiązywał rozległe stosunki, które okrywa nieprzeniknioną tajemnicą. Rok mija, my go otoczyli szpiegami, a dotychczas jeszcze nie możemy zbadać jego sprawek. Talentami swymi i kasą, kolę podsyca ciągle występek, wspomaga zbrodnie i utrzymuje całą armię łotrów, którzy toczą nieustanną wojnę ze społeczeństwem. Ująć trąb la Mort i skonfiskować jego kasę będzie to znaczyło podciąć zło przy samym korzeniu. Sprawa ta stała się ważnym zadaniem państwowym i przyniesie zaszczyt tym, którzy zechcą swoim współdziałaniem przyczynić się do pomyślnego jej ukończenia. Pan sam na przykład mógłbyś zostać znów urzędnikiem w administracji. Mógłbyś spełniać obowiązek komisarza policyjnego, co by najmniej nie pozbawiłoby pana emerytury. Ale dlaczegoż trąpla mort nie zemknie wraz ze swą kasą? zapytała panna miszonu. Och, odparł agent: gdyby okradł kasę galerników, to nie miałby się gdzie podziać. Bo w ślad za nim posłanoby wszędzie człowieka, co by go zabił. Przy tym okraść kasę to nie tak łatwo, jak wykraść pannę z dobrej familii. A wreszcie kolę to łotr niezdolny do takich czynów. On widziałby w tym ujmę dla swej sławy. Masz pan słuszność, rzekł Puare. Byłaby to wielka ujma dla jego sławy. Wszystko to nie objaśnia, dlaczego panowie nie chcecie ująć go otwarcie, rzekła panna Mishonu. Otóż objaśnię pani, ale, szepnął z cicha, powstrzymaj pani swego jego mości, żeby mi nie przerywał, bo nigdy nie dojdziemy do końca. Nie wiem z jakiego tytułu ten stary każe siebie słuchać. Przybywszy do naszego miasta, Trompla Mort wdział skórę poczciwca. Przybrał minę porządnego mieszczanina paryskiego i zamieszkał w niepozornej gospodzie. O, przebiegła to sztuka. Nie da on się złapać na plewy. Tak więc pan wotrę jest człowiekiem poważnym, zajmującym się ważnymi interesami. To się rozumie, rzekł Poiret do siebie. Minister nie chce go aresztować z obawy, że to może być jakiś rzeczywisty wotrę. A w takim razie ujęcie jego oburzyłoby na nas opinię publiczną i cały stan kupiecki. Prefekt policji ma nieprzyjaciół i wisi na włosku. W razie pomyłki, ci, co mu zazdroszczą, nie omieszkaliby skorzystać z powszechnych krzyków liberalnych i wysadziliby go z miejsca. Chodzi o to, żeby działać tak, jak w sprawie koniarda, mniemanego hrabiego Dusson-Helen. Gdyby to był prawdziwy hrabia Dusson-Helen, to wina byłaby po naszej stronie, dlatego to sprawdzić trzeba. I w tym celu potrzebujecie państwo pięknej kobiety. Zagadnęła panna miszonu z żywością. Żadna kobieta nie potrafiłaby zbliżyć się do trąpla mord, rzekł agent. Trzeba pani wiedzieć, że on kobiet nie lubi. W takim razie nie pojmuję, w jaki sposób mogę się przyczynić do odkrycia prawdy Gdybym nawet zgodziła się podjąć tej sprawy za dwa tysiące franków. Nic łatwiejszego, odparł nieznajomy. Dam pani flakon pewnego płynu, który sprawia uderzenie krwi do głowy. Po przyjęciu pewnej dozy następuje niby atak apoplektyczny, nie grożący wszelako żadnym niebezpieczeństwem. Płyn ten wlewa się do wina lub do kawy. Gdy atak nastąpi, przenosi się pacjenta na łóżko. I zdejmuje się z niego odzienie, żeby się przekonać, czy nie umiera. W takiej chwili trzeba, żebyś pani została sama i uderzyła go ręką po ramieniu. Paw! A litery wnet wystąpią. Ależ to jedno nic! rzekł Poiret. No jakże? Zgadzasz się pani? zapytał Gondiuru, zwracając się do starej panny. Ale łaskawy panie, przypuśćmy, że się litery nie pokażą. Czy dacie mi pomimo to dwa tysiące franków? Nie. Jakież więc będzie wynagrodzenie? Pięćset franków. Czyż to się opłaci popełnić taki czyn za tak małe wynagrodzenie? Wobec sumienia zło jest jednakowe, a ja proszę pana, mam też sumienie, które trzeba będzie ułagodzić. Mogę upewnić pana, że ta pani jest bardzo sumienną, a przy tym bardzo miłą i rozsądną osobą, rzekł puaré. Wiesz pan co? poczęła znów panna Michonu. Dacie mi trzy tysiące franków, jeżeli to jest trąpla mort, a nie dacie nic, jeżeli to sobie zwyczajny mieszczanin. Idzie, rzekł Gondiuru. Ale pod tym warunkiem, że cała ta sprawa jutro się załatwi. Jeszcze nie, łaskawy panie. Ja potrzebuję zasięgnąć rady spowiednika. Przebiegła, rzekł agent powstając. A więc do jutra. Gdybyś pani uważała za potrzebne rozmówić się ze mną wcześniej, to proszę przyjść na uliczkę Saint-Anne. Tam przy końcu podwórza de la Saint-Chapelle są jedne tylko drzwi pod sklepieniem. Przyszedłszy na miejsce, proszę zapytać o pana Gondiuru. Bianchon przechodził właśnie koło nich, wracając z wykładu kuwiera. Do uszu jego doleciało dziwaczne nazwisko mord, które tknęło go niemniej, jak wyraz idzie, używany przez sławnego szefa policji bezpieczeństwa. Czemu pani nie kończysz od razu? – Miałabyś trzysta franków dożywotniego dochodu – rzekł Poiret do panny Miszonu. Czemu? – powtórzyła. – Ależ trzeba się nad tym zastanowić. – A jeżeli pan Vautrin jest rzeczywiście owym tromplamort? Kto wie, czy niekorzystniej byłoby wejść z nim w układy. – Ale cóż, chcąc od niego dostać pieniędzy, trzeba by go ostrzec, a on mógłby zemknąć sobie gratis. To byłby dopiero puf szkaradny – Cóż mu po tym, gdybyś go pani nawet uprzedziła? Przecie jegomość ów powiedział, że mają go na oku. A pani wszystko byś wówczas straciła. Zresztą, pomyślała panna Miszonu, nie lubię ja wcale tego człowieka. Musi zawsze powiedzieć mi coś nieprzyjemnego. Ale możesz pani lepiej zrobić, począł znów Poire. Przecie i ten jego jegomość, który jest bardzo przyzwoity, powiedział, że kto uwalnia społeczność od zbrodniarza. Choćby zresztą najcnotliwszego, ten wykonuje akt posłuszeństwa dla prawa. Bo kto pił, ten pić będzie. A gdyby mu przyszło do głowy pozabijać nas wszystkich. To czulicha, my byśmy byli winni tej zbrodni, pomijając już to, że pierwsi padlibyśmy ofiarą. Panna Miszonu była tak zajęta, że nie słuchała wcale zdań wypadających z ust puareta, jak krople wody wymykające się z wodozbioru przez kran źle zakręcony. Zacząwszy raz serię zdań swoich, starzec, niepowstrzymywany przez panny Miszonu, gadał jak maszynka nakręcona. Mówił o czymś, a nawiasem potrącał o przedmioty wręcz przeciwne i plątał je, nie mogąc przyjść do żadnego wniosku. Zbliżając się do domu Wokę, zaplątał się był w sieć zdań nawiasowych i cytatów przygodnych, z których przeszedł nieznacznie do opowiadania o sprawie jakiegoś pana Ragulu i jakiejś pani Moren, w której on, Poiret, występował jako świadek. Wchodząc do mieszkania, panna Michonu spostrzegła Rasiniaka i pannę Tailfe, którzy rozmawiali z sobą poufnie. Młoda para tak była zajęta rozmową, że nie zwróciła uwagi na dwoje starych, którzy przeszli przez salę jadalną. To się nie mogło skończyć inaczej, rzekła panna Michonu do Poireta. Od tygodnia już rzucali na siebie strzeliste wejrzenia. Tak, odparł Poiret. To też sąd ją potępił. Kogo? Panią Morę. Ja mówię o pani Wiktorynie, rzekła Misjonu. A pan mi prawisz o pani Morę. Cóż to za jedna? Ale czymże mogła zawinić panna Wiktoryna? Zapytał Puare. Zawiniła tym, że kocha pana Eugeniusza Durastyniak i idzie ku niemu, nie wiedząc, dokąd to ją zaprowadzi. Biedne niewiniątko. Z rana dnia tego pani Dunus Przywiodła Eugeniusza do rozpaczy. Student czuł w sumieniu, że się już zupełnie oddał wotrenowi, nie chcąc badać pobudek, z których wypływała przyjaźń tego dziwnego człowieka, ani zastanawiać się nad przyszłością podobnego związku. Od godziny już zamieniał z panną Tailfe najsłodsze obietnice i cudem chyba mógłby być wybawiony z przepaści, w której stał już jedną nogą. Wiktorynie zdawało się, że słyszy głos anioła. Że się niebiosa dla niej otwierają Że dom wokę stroi się w barwy tęczowe Którymi dekoratorzy pokrywają pałace teatralne Ona kochała, ona była kochaną A przynajmniej wierzyła, że nią jest A jakaż kobieta nie uwierzyłaby tak jak ona Patrząc na Rastyniaka i słuchając go przez całą godzinę Skradzioną wszystkim argusom domowym Eugeniusz walczył z sumieniem Wiedział, że źle czyni i ma świadomość złego Lecz mówił, że szczęściem kobiety okupi grzech ten powszedni i wypiękniał swą rozpaczą, i jaśniał całym blaskiem ognia piekielnego, co mu w sercu rozgorzał. Szczęściem dla niego spełnił się cud pożądany. Wotrę wszedł wesoło i wyczytał, co się działo w duszy młodych ludzi, których połączyły już kombinacje jego szatańskiego geniuszu. Radość młodej pary rozwiała się na dźwięk grubego głosu, który zaśpiewał ironicznie. Moja Franusia dziwnie jest miła W swojej prostocie Wiktoryna wymknęła się Unosząc z sobą tyle radości Ile dotychczas było niedoli w jej życiu Biedne dziewczę Jedno uściśnienie ręki Lekkie dotknięcie włosów Rastyniaka Które musnęły ją po twarzy Słowo wymówione tak blisko Że poczuła gorące tchnienie mówiącego Uścisk drżącego ramienia Pocałunek złożony na jej szyi Oto i wszystkie zadatki uczucia, które dzięki sąsiedztwu grubej Sylwii, mogącej wejść lada chwila do salonu, stały się gorętsze, żywsze i bardziej ponętne od najpiękniejszych dowodów przywiązania, o których czytamy w sławnych romansach. Te drobne hołdy, jakie dawniej pięknie nazywano, były występkiem w oczach pobożnego dziewczęcia, które się co dwa tygodnie spowiadało. W tej jednej godzinie wylała się z jej duszy taka moc skarbów, że już w późniejszym życiu nie znalazłaby ich tyle, gdyby nawet bogata i szczęśliwa chciała się oddać komuś niepodzielnie. Sprawa załatwiona, rzekł wotrę do Eugeniusza. Nasi chłopcy już się poczubili. Wszystko odbyło się przyzwoicie. Wynikła sprzeczka, gołąbek nasz obraził mego sokoła, a zatem do jutra w reducie duklignął kur. Jutro o pół do dziewiątej panna Tailfe odziedziczy miłość i mienie swego ojca. W chwili, gdy nie wiedząc o niczym, będzie sobie maczała kromkę chleba w kawie. Czyż to nie śmieszne? Ten mały Tailfe umie dobrze obejść się ze szpadą, a zarozumiały jest jak prawdziwy gracz. Ale z tym wszystkim przeciwnik upuści mu krwi za pomocą pewnego cięcia mojego pomysłu, które na tym polega żeby zręcznie podnieść szpadę i pchnąć w samo czoło. Nauczę pana tego pchnięcia, które może być niezmiernie przydatne. Rastyniak słuchał go osłupiały, niezdolny słowa wymówić. W tej chwili ojciec Gorio, Bionchon i kilku innych stołowników weszło do sali. — Otoś pan wreszcie taki, jakim cię widzieć pragnąłem, mówił w Eugeniusza. Świadomy jesteś tego, co robisz — Dobrze, młode moje orle. Będziesz rządził ludźmi. Jesteś silny, barczysty, obrośnięty. Zasługujesz na mój szacunek. Chciał ująć go za rękę. Rastyniak cofnął żywo dłoń swoją i zbladłszy nagle, upadł na krzesło. Wydało mu się w tej chwili, że widzi kałuże krwi przed sobą. Ach, jeszcze nie opadły z nas wszystkie poplamione pieluszki. Cnoty. Rzekł Wotrę z cicha. Papa Dolibą ma trzy miliony. Znam ja jego fortunę. Posak uczynię cię nawet we własnych oczach białym, jak szata panny młodej. Rastyniak już się nie wahał. Postanowił uprzedzić wieczorem panów Tailfe, ojca i syna. Wotrę oddalił się, a w tejże chwili gorio szepnął studentowi do ucha. Smutny jesteś, moje dziecię ale ja cię rozweselę. Pójdź ze mną. Mówiąc to stary fabrykant zapalał swój stoczek koło jednej z lamp. Eugeniusz poszedł za nim przejęty ciekawością. Wejdźmy do pana, rzekł stary, który wziął od sylwii klucz studenta. Myślałeś pan rano, że ona cię nie kocha, co? Począł po chwili. Odprawiła cię przemocą i wyszedłeś od niej zagniewany, zrozpaczony. Nie ona czekała na mnie, pojmujesz pan? Mieliśmy pójść razem, zająć się ostatecznym przygotowaniem mieszkanka, do którego pan się przeprowadzisz za trzy dni. Tylko nie wydaj mnie proszę. Ona chce, żeby to była niespodzianka, ale ja nie mogę dłużej dochować tajemnicy. Będziesz pan mieszkał po książęcemu na ulicy d'Artois. O dwa kroki od ulicy są Lazar. Wybieraliśmy meble jak dla panny młodej. Od miesiąca zrobiliśmy wiele rzeczy w tajemnicy przed Panem. Adwokat mój wziął się już do dzieła. Delfina będzie miała 36 tysięcy franków rocznie, jako procent od swego posagu. Eugeniusz milczący przechadzał się z założonymi rękoma po biednej swej izdepce, w której nieład panował. Ojciec Gorio dobrał chwilę, w której student zwrócony był do niego plecami I położył na kominku czerwone, safinowe pudełko Na którym wyzłocony był herb Rastiniaka Drogie moje dziecię Mówił biedny Starowina Nie wyobrażasz sobie, com się ja przy tym wszystkim napracował Bo to widzisz, egoizm mną powodował Twoje przenosiny dotyczą mnie osobiście Będę cię o coś prosił nie odmówisz mi wszak, prawda? Czegóż pan żądasz? Do twego mieszkania należy pokoik położony wyżej, na piątym piętrze. Ja w nim zamieszkam, nieprawdaż? Starzeje się już. Zdaje mi się, żem zanadto oddalony od mych córek. Nie będę ci w niczym przeszkadzał. Będę sobie siedział spokojnie. Co wieczór przyjdziesz pomówić ze mną o niej. Powiedz. Wszak ci to nie sprawi przykrości. Gdy będziesz powracał do domu, ja posłyszę twe kroki i pomyślę sobie, leżąc w łóżku. On widział moją delfinkę. Był z nią na balu. Ona mu szczęście zawdzięcza. Gdybym był chory, to bym znajdował balsam na swe cierpienia, słuchając, jak ty powracasz do domu. Jak przechadzasz się po swoim mieszkaniu. W twojej obecności będę czuł, jakby obecność mej córki. Dosyć mi będzie zrobić dwa kroki, żeby się znaleźć na polach elizejskich, gdzie one dni całe spędzają i będę mógł ciągle je widzieć. A teraz często się zdarza, że już za późno przychodzę, a przy tym może i ona przyjdzie do ciebie. Ja posłyszę jej głos, zobaczę ją, gdy owinięta w watowy szlafroczek będzie się przechadzała zręcznie, jak koteczka. Od miesiąca widzę ją znów wesołą i strojną, jak za dawnych panieńskich czasów. Dusza jej odzyskuje zdrowie, a ty jesteś tego szczęścia przyczyną. O, nie ma tego, czego bym ja dla ciebie nie zrobił. Przed chwilą powiedziała mi wracając do domu. Tatku, ja jestem bardzo szczęśliwa. Zimno mi się robi, gdy córki mówią do mnie ceremonialnie, mój ojcze. Lecz gdy nazwą mnie tatkiem, to zdaje mi się, że widzę je znowu małymi dzieweczkami. I wszystkie wspomnienia budzą się w mym sercu. Czuję wówczas lepiej, że jestem ich ojcem. I zdaje mi się, że one do nikogo jeszcze nie należą. Stary ocierał oczy zapłakane. Tak dawno już nie słyszałem tego wyrazu. Tak dawno ona nie chodziła wsparta na mym ramieniu. O tak! Pewnie już ze sześć lat nie chodziłem obok żadnej z mych córek Jak to choć ocierać się o jej suknię Stosować się do jej kroku Jej ciepłem się rozgrzewać Jednym słowem, jam dziś wszędzie towarzyszył delfinie Wchodziłem z nią do wszystkich sklepów I odprowadzałem ją do domu O pozwól mi pozostać przy sobie Czasem będziesz potrzebował jakiej usługi To ja będę na zawołanie o, a gdyby ten bałwan alzatczyk umarł, gdyby potagra jego miała rozum i przeszła mu do żołądka, toż dopiero córka moja byłaby szczęśliwa. Ty byłbyś mym zięciem, zostałbyś otwarcie jej mężem. Ona biedna tak mało zaznała rozkoszy tego świata, że ja jej wszystko przebaczam. Pan Bóg musi być po stronie ojców, którzy kochają gorąco. A jak ona cię kocha. Rzekł podnosząc głowę po chwilowym milczeniu. W drodze ciągle mówiła o tobie. Jaki on ładny, nieprawdaż, ojcze? A jakie dobre ma serce? Czy on często mówi o mnie? Ba, można by całe tomy zapisać o tym, co ona mówiła o tobie, idąc z ulicy. Dartois aż do pasażu du Panorama. W końcu wylała całe swe serce przede mną. Dzisiejszego poranku. Zapomniałem o starości. Zdawało mi się, żem lekki jak piórko. Powiedziałem jej, żeś mi oddał owe tysiąc franków. O, pieszczotka droga! Do łez była wzruszona tym postępkiem. Ale cóż to masz na kominku? Zagadnął wreszcie ojciec Goriot, który umierał z niecierpliwości, widząc, że Rastyniak nie myśli ruszyć się z miejsca. Student odurzony patrzył bezmyślnie na sąsiada. Pojedynek zapowiedziany na jutro przez Wotrena stanowił tak rażącą sprzeczność ze spełnieniem najdroższych jego nadziei, że zaczynał prawie wierzyć, iż jest pod wrażeniem snu strasznego. Zbliżył się do kominka, a spostrzegłszy pudełko kwadratowe, wziął je w ręce i otworzył. Wewnątrz znajdował się zegarek brogeta, przykryty ćwiartką papieru, na której były słowa: Chcę, żeby pan myślał o mnie w każdej chwili ponieważ Delfina. Ostatni ten wyraz miał zapewne przypomnieć jakąś scenę, która zaszła między nimi. Eugeniusz uczuł się wzruszony. Wewnętrzną stronę złotej koperty pokrywał emaliowany herb prastiniaków Od dawna już marzył o takim cacku. Łańcuszek, kluczyk, kształt i deseń wszystko niezmiernie mu się podobało. Ojciec Gorio był rozpromieniony. Obiecał zapewne córce, że opowie jej wszystkie szczegóły wrażenia, jakiego Eugeniusz dozna na widok jej daru, bo podzielał całym sercem młodzieńcze wzruszenie i wydawał się nie mniej zadowolony od Rastyniaka, którego kochał już i za córkę, i za siebie samego. Pójdź do niej wieczorem. Ona czekać cię będzie. Ten bałwan, ale zatczyk, ma być na wieczerzy u swojej tancerki. Aha. Zgłupiał jegomość, gdy adwokat mój wypowiedział mu całą prawdę bez ogródek. On twierdzi, że ułustwia mą córkę. Niech no spróbuje dotknąć się do niej, to go zabije. Na samą myśl, że moja delfina, westchnął, byłbym zdolny zbrodnię popełnić. Nie byłoby to nawet mężobójstwem zabić tę istotę, co ma głowę wołu a kadłub wieprza. Zabierzesz mnie ze sobą, nieprawdaż? Dobrze, kochany ojcze Goriot. Wiesz przecie, że Cię kocham. O, ja widzę dobrze, że Ty się mnie nie wstydzisz. Pozwól, niechże Cię uściskam. I pochwycił go w ramiona. Przyrzecz mi, że ją uczynisz szczęśliwą. Pójdziesz dziś do niej, nieprawdaż? O tak. Muszę wyjść dla ważnych spraw, których odłożyć niepodobna. Może bym mógł w czym dopomóc. A w rzeczy samej. Ja pójdę do pani Dunusirżą, a pan idź do pana Tailfe, ojca, i poproś go, by mi udzielił wieczorem godzinę posłuchania, w sprawie niezmiernej wagi. Czyżby to była prawda, młodzieńcze? Zapytał ojciec Gorio, mieniąc się na twarzy. Miał żebyś starać się o jego córkę, jak twierdzą ci głupcy z dołu? Niechcie Bóg strzeże. Nie próbowałeś ręki Goriota. A gdybyś nas oszukiwał, to by się ta sprawa pięścią zakończyła. Och, to być nie może. Przysięgam panu, że jedną tylko kobietę kocham na świecie, rzekł student. Przekonałem się o tym dopiero przed chwilą. Ach, co za szczęście, zawołał ojciec Gorio. Ale, począł znów student, syn Tailfera ma się bić jutro. A ja słyszałem, że go mają zabić. Cóż to ciebie obchodzi? Rzekł Gorio. – Ależ trzeba go uprzedzić, żeby nie pozwolił synowi! – zawołał Eugeniusz. W tej chwili mowę jego przerwał głos Wotrena, który zaśpiewał tuż koło drzwi. – O Ryszardzie, królu mój, cały świat opuszcza cię. Brum, 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 brum. Długo błądziłem po szerokim świecie i teraz jeszcze aż tra -la -la -la. Proszę panów, zawołał Krzysztof. Zupa podana. Wszyscy już siedli do stołu. Słuchaj, rzekł Wotrę. Pójdź przynieś ode mnie butelkę Bordeaux. Jakże ci się zegarek podoba, mówił Goriot. Dobry ma gust, prawda? Wotrę, ojciec Gorio i Rastiniak zeszli razem i musieli wskutek opóźnienia zasiąść rzędem obok siebie. Podczas obiadu Eugeniusz okazywał wielką oziębłość Wotrenowi. Człowiek ten, uznany już przez panią Woke za najmilszego na całym świecie, rozwijał dzisiaj niezwykły zasób dowcipu. Strzelał wciąż świetnymi słówkami i rozruszał wszystkich współbiesiadników. Eugeniusza zdumiewała ta krew zimna, ta niezachwiana pewność siebie. – Którą nogą wstałeś pan dziś z łóżka? – zapytała go pani Woke. – Jesteś wesół jak ziemba? — Jam zawsze wesół, gdy robię dobre interesy. — Interesy? — zagadnął Eugeniusz. — Ano tak. Dostawiłem transport towarów, za co dostanę dobre porękawiczne. — Panno Miszonu, zawołał, widząc, że stara panna przygląda mu się z uwagą. — Czy w mej twarzy jest jaki rys, co się pani nie podoba, że spoglądasz, panie, na mnie takim amerykańskim okiem? — Proszę powiedzieć, ja się odmienię — Byle tylko przypodobać się pani. A co na to powie Poiré? Cóż, nie będziemy się gniewali? Dodał, murgając do starego urzędnika. Słowo daję, pan powinien byś pozować na Herkulesa Trefnisia, rzekł malarz do Wotrena. Czemu nie? Zgoda. Jeżeli pan na Michonu zechce pozować na Vénère Sperlachet, odparł wotrę. A Poiré zagadnął biążą. O! Poiret będzie pozował na Poireta. To będzie bóg ogrodów, zawołał Wotrę. On pochodzi od gruszki. Miękkiej, podchwycił Biąższą. W takim razie pan będziesz pomiędzy gruszką a serem. Wszystko to są brednie, rzekła pani Wokę. Ot, wolałbyś pan potraktować nas winem Bordeaux, bo widzę właśnie butelkę, która wysadza swą główkę. Wino będzie nas utrzymywało w dobrym humorze, a przy tym to tak zdrowo na żołądek. Panowie, rzekł wotrę, prezes przywołuje nas do porządku. Pani Couture i panna Wiktoryna nie zgorszą się waszymi swobodnymi żarcikami, ale umiejcież uszanować niewinność ojca Goriot. Proponuję państwu buteleczko ramy wina Bordeaux, któremu imię Lafitte dodaje jeszcze więcej sławy. Mówię to bez żadnej aluzji politycznej. Słuchaj, Chińczyku, zawołał zwracając się do Krzysztofa, który nie ruszył się z miejsca. Pójdźże, Krzysztofie. Cóż to? Nie słyszałeś swego imienia? Chińczyku, sprowadź trunki. Proszę, powiedział Krzysztof, podając mu butelkę. Potrę napełnił szklankę Eugeniusza i ojca Gorio, a sobie nalał zwolna kilka kropel i zaczął je kosztować, podczas gdy obaj sąsiedzi wychylali swe szklanki. Skosztowawszy, skrzywił się nagle. Tam do licha. Wino trąci korkiem. Weź to dla siebie, Krzysztofie. A dla nas pójdź przynieść więcej. Znajdziesz tam na prawo, wiesz? Jest nas osób szesnaście. Sprowadź więc osiem butelek. Skoro pan tak się wysadzasz, to i ja płacę sto kasztanów, rzekł malarz. Oho, buu! Prrrr! Wykrzykniki wylatywały ze wszystkich stron niby rakiety. Wiecie co, mamowoke? Żebyście dali tak ze dwie butelki szampana! zawołał Wotrę. A to trafił. Czemu nie zażądać już lepiej całego domu? Dwie butelki szampana. Ależ to kosztuje dwanaście franków. Ja tyle nie zarabiam. Nie. Jeżeli pan Eugeniusz zapłaci, to mogę dać nalewki porzeczkowej. Ta jej nalewka przeczyszcza żołądek jak manna, rzekł z cicha student medycyny. Zmiłuj się, nie gadaj, biąszą, zawołał Rastyniak. Na samo wspomnienie o mannie serce mi... Dobrze, zgoda na szampana. Ja płacę, dodał student. Sylwio, rzekła pani woke, podaj sucharki i małe ciasteczka. Te małe ciasteczka są za wielkie. Na sucharki to zgoda.